Tym razem w Split Second. Ja, ludzie i ludziska, z tej strony Recek i witam was już w trzecim epizodzie Split Second Velocity. No i kurde, ukończyliśmy już drugi epizod, znowu z idealnym wynikiem, aczkolwiek już tym razem nie bez problemów. Zatem trzeci weekend wyścigowy, trzeci epizod. Kurde no, wyścig sobie trwał, wszystko wokół wybuchało, aż w końcu pierwszy wyścig musiał zostać zakończony, ale... Pobojowisko, jakie tam panowało, delikatnie sugerowało, że czeka nas wyjątkowo ognisty zachód. A zatem, co nas tu czeka? Eliminacja, detonator, Ryback Coyot, plac budowy, wyścig, wydarzenie dodatkowe, rozwal 30 rywali w tym epizodzie, aby odblokować. No super po prostu. No i wyścig elitarny. Zatem, pora się wziąć do roboty. Tylko jakie tu mamy trasy? Suche doki... Okej, trasy się nie będą powtarzać, z tego co widzę. Zatem weźmy się najpierw może za ten wyścig oto tutaj. Bierzemy oczywiście naszego Cobrettiego. I zaczynamy jazdę. Swoją drogą, mogę wam powiedzieć tylko jedno, że... Cieszę się naprawdę z tego powodu, że ta seria sprawiła, że niektórzy z chęcią sobie powrócili właśnie do tej produkcji. Naprawdę, to naprawdę miłe uczucie, że moje let's play'e przyczyniają się do tego, że ludzie odpalają gry, o których po prostu zapomnieli. No i myślę, że to tyle w temacie. A, no właśnie, ktoś mówi, że były problemy z dźwiękiem, także postaram się już wszystko ogarnąć, żeby to było wszystko w miarę słychać. A zatem... Okej, zajmij miejsce pierwsze, aby odblokować samochód. No to jedziemy! Epizod trzeci, czas start. I co, póki co jeszcze na spokojnie się rozkręcamy tutaj. Oczywiście delikatny drifting nikomu nie zaszkodzi. Trochę się zasiedziałem. Nie zdążyłem z pokazem siły, ale teraz się udało już! I tu jeszcze na poprawkę. Tak, dopiero się zaczęło, jeszcze pierwsze okrążenie się dobrze nie rozkręciło, a już rozrabiam! I widać, nie tylko ja się wziąłem do roboty, ale kurde! Trochę za bardzo sobie podgłosiłem grę, ledwo siebie słyszę. Tutaj już po prostu nikt cię nie obija. Każdy chce wygrać, ewidentnie! Oh yeah! O to właśnie chodzi, taką rywalizację właśnie lubię, taką... Aj, za późno! Trochę się spóźniłem właśnie z tym pokazem siły. I... Czy... Oh yeah! Rozbity rywal. I na której pozycji ja w ogóle jestem, bo nie ogarniam. Jestem trzeci. Ohoho, to całkiem spoko. Mi to pasuje. Tylko żeby to były kontrolowane poślizgi tutaj. Mamy już drugi poziom pokazu siły dostępny. A tymczasem widzę naszego rywala. Tam na horyzoncie! A spoko, mamy 3 okrążenia do zaliczenia, to jest dopiero drugie. Zatem czekamy cierpliwie. I teraz! Zgincie! Usmażcie się, powtórka jak najbardziej. Powtórki nikomu jeszcze nie zaszkodziły, a wręcz momentami nawet pomogły. No, było grubo i pierwsze miejsce, fuck yeah! Tylko żeby się to na mnie nie zawaliło, what the fuck! Wow, ledwo! Ledwie co uniknąłem tej pułapki. No, kto by się spodziewał, że pierwszy wyścig już będzie aż taki emocjonujący, że taki trzymający napięciu, taki... Budził adrenalinę! O! I będzie... Oh yeah! Jajajajaj! Albo za wcześnie wszedłem w zakręt, albo też... Źle wymierzyłem pokaz siły.
przez co jestem na piątej pozycji. O, ten wyścig może się źle zakończyć dla mnie. Chociaż może. I już awansuję na trzecie miejsce. Znowu. I czy się uda? Tak, uda się. Ha, ha, ha. I już wicelider. Teraz czas dogonić lidera wyścigu, do którego mam 4,5 sekundy straty. Ała. No, to muszę przyznać. To był naprawdę dobrze wymierzony pokaz siły. To po prostu muszę przyznać. I jestem na szóstym miejscu. A już było tak pięknie, już prawie go dorwałem, już prawie go miałem na widoku, już prawie. Ale mówi się trudno i jedzie się dalej i niszczy się po kolei każdego rywala. I czy będzie? Oho, chyba więcej niż tylko jeden rywal się rozbił. Ha! Waczka! W dziesiątkę! By lepiej zabrzmiało. I w końcu znowu jestem na drugim miejscu. 5 sekund straty! What the fuck! Kolejny pięknie wymierzony pokaz siły, naprawdę! Ostatnio rywale teraz, właśnie w tym wyścigu, coś się naprawdę starają! I naprawdę dobrze wymierzają te pokazy siły w moim kierunku! Ale dobrze, dobrze! Jest rywalizacja, są emocje! I czy się uda, czy się uda? No, powiedzmy, że się udało, ale muszę się sprężać, muszę nadganiać, muszę dogonić mojego przeciwnika, muszę się znaleźć na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy mi się to uda. Aczkolwiek fajnie by było, jakby się to ta sztuka udała. Kurde, ja nie chcę już powtarzać od razu tego wyścigu tutaj. Ale coś mi mówi, że jednak to będzie konieczne. Gdyż rywala jakoś specjalnie nie widzę. Czekaj, 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 czekaj. Pierwsze miejsce, teraz tylko to dowieść, tylko to dowieść! Jest! Fuck yeah! Znowu, już drugi raz fuck yeah w tym tygodniu. Ale naprawdę, rywalizacja do samego końca. No naprawdę, już myślałem, że będę powtarzał wyścig, a tu proszę, jaka miła niespodzianka! Jeszcze 13 rywali w tym epizodzie, aby odblokować dodatkowy wyścig. No naprawdę, już 17 samochodów skasowałem w jednym wyścigu. Nie, naprawdę, to było coś. I plus odblokowano jeszcze. Uhuhu. Czy by to był ten samochód, który właśnie chciałem? Który mnie interesował? Cobrettinero GT400? Ha! Kurde, kto by się spodziewał takiego obrotu wydarzeń? Ale dobra, zanim wybierzemy sobie kolejny wyścig, wrócimy może do wyboru epizodu, żeby wam zaprezentować bliżej ten samochód, który odblokowałem. I przy okazji zobaczyć jego statystyki, tak uważnie. Dobra, zatem ognisty zachód. I teraz sobie weźmiemy eliminację. I oto jest Cobrettinero GT400. Przejrzyjmy się. No, a nieco więcej mocy, aczkolwiek rozpędza się jak krowa, tyle mogę powiedzieć. Bez żadnych sugestii ani niczego takiego typu rzeczy. Chociaż na próbę można wziąć sobie ten samochód. Chyba mi się nic nie stanie. Czarno-czerwony wygląda tak spoko, wam powiem. Aczkolwiek biały jeszcze lepiej. A co tam? Wezmę sobie tak dla eksperymentu chociażby. Ale kurde, takie emocje, już pierwszy wyścig. Teraz tylko czekać, co mi zaprezentuje ten drugi wyścig, pierwszego dnia. Okej, ten schemat już znamy. Tak. No i dajmy szansę temu samochodowi. Zobaczmy, czy będzie to aby dobry wybór, czy może niekoniecznie. No już widać, że ewidentnie odstaje od rywali. Ale spokojnie. Chociaż nie, nie spokojnie. Za 43 sekundy zostanę wyeliminowany. No dobra, póki co jestem bezpieczny. Okej, już trzecie miejsce. Jest względny! Nie, co ja gadam? Co ja tu gadam? No, tutaj nie ma czegoś takiego jak względny spokój. I wybuchająca beczka. I pierwsze miejsce też przy okazji. Wow!
To było mocne, aczkolwiek mi pomogło. Aczkolwiek ten manewr, który zastosował mój przeciwnik, pomógł mi w wejściu poślizg, który fakt nie zakończył się jakoś specjalnie dobrze dla mnie, ale mimo wszystko został on pomyślnie wykonany. Ała, 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 ała. Wow. No i dobra. Są gdzieś moi rywale, czy może niekoniecznie? Czy się nie kwapią, jak jest specjalnie do... O, jednak się! Może teraz? Aaaa! Centymetry dosłownie! Znowu! I... No dalej, no dalej. Zgin! Zgin! Przepadnij! Ouu! Tu jeszcze zabolało to! Dobra, dobra, dobra. Jest prawdopodobieństwo, że przeciwnik tutaj odpali ten pokaz siły? Ale tego nie zrobił. Nie skorzystał z tej możliwości. Żeby chociaż jakiś skrócik tutaj był albo coś. Tylko o to proszę. Ała. Chociaż jak teraz podriftuję, to będzie możliwość zmiany trasy. Mam tylko nadzieję, że ta sztuka mi się uda. Że uda mi się naładować pasek siły tak dostatecznie dobrze, tak wystarczająco dużo, żebym zmienił trasę. Oła! Oła, 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 oła! No driftuj, 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 driftuj! No niestety, nie udało się. I sobie trasy już raczej nie zmienię. Chyba, że przeciwnik będzie na tyle bezczelny, żeby teraz aktywować właśnie tę opcję, żeby tylko... po prostu mnie zgnieść. I gdzie tu jest? Gdzie tu jest przejazd? Poważnie. O fuck, o fuck, o fuck! Nie, 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 ach! Trzecie miejsce. Ale z drugiej strony, gdybym wiedział, gdzie tam się znajduje przejazd, to by może lepiej to poszło. Za tor odblokowany. Ale ja chcę powtórzyć wyścig. Kto by się spodziewał, że już pierwszego dnia będę powtarzał właśnie trasę. Ale mówi się trudno, jedzie się dalej. A może to przez ten samochód? Może jakbym wziął mój normalny wóz, to by się to nie wydarzyło. Ale spoko. Eliminacja to nie jest jakiś szczególnie długotrwający wyścig. Zatem przeboleję. Dobra, 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 teraz driftuj! I? Jak poszło? Raz, dwa... O, tylko dwa samochody rozbite! O, tu ktoś pięknie oberwał. I... wow, już myślałem, że wbije się we własną pułapkę! Dobra, teraz beczka z nieba! I czy rozbije? A, nie. Chyba nie. Ale spoko, już trzecie miejsce. Już zajmuję trzecie miejsce. Teraz tylko to opanować. Okej. Zatem pora pogonić rywali. Pora ich dogonić, złapać. I... piuuuuhuhu! Tak, to się zawali! Wow! Co, myśleliście, że przywalę w to? Myśleliście, że zostanie tylko ze mnie placek? A, tu was zaskoczyłem! I... może teraz? Okej. Okay. O! W końcu dobrze wymierzyłem! Jak miło powiedzieć! Teraz jedyne, co muszę zrobić, to... utrzymać to pierwsze miejsce do końca wyścigu. Przy okazji niczego głupiego nie odwalając. Zatem... może skończę już gadać, jak najęty. A wezmę się właśnie za rywalizację! Właśnie, o czymś takim mówiłem. Ale spoko, przynajmniej ciągle jestem pierwszy. Zatem nie wiem, po co rywal właśnie wykorzystał ten pokaz siły. Chyba, żeby... chyba po to, żeby mnie dogonić! Ała, ała, ała! Oj, ledwo, 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 ledwo. Ledwo mi się udało utrzymać prowadzenie. Może teraz się pokuszę o zmianę trasy? Jeśli mi się ta sztuka oczywiście uda. Tylko żeby... okej, to nie wybuchło. I na co mam to? I na co? Okej. A co tam? Jebu dup.
Dobra. Teraz jeszcze tylko prześcignąć rywala. Czy ja właśnie przez ten manewr pozbawiłem siebie szansy na zwycięstwo? Czy może jednak uda mi się wygrać ten wyścig w miarę uczciwie? Okej, tu widzę, rywal skorzystał. O ja głupi. Co ja właśnie zrobiłem? Ach! Drugie miejsce, kolejne 10 kredytów. Ale coś mi mówi, że będę musiał powtórzyć ten wyścig na własną rękę. Gdyż nie będę was zanudzał faktem, iż po raz kolejny muszę stanąć do walki w tym wyścigu. Zatem cięcie, zaraz do was wracam. Jest! Udało się. Wystarczyło trochę cierpliwości, trochę spokoju, trochę wyciszenia. I są efekty. Pierwsze miejsce. Już mam 700 kredytów. I udało mi się zakwalifikować do dodatkowego wydarzenia. Wow, już pierwszego dnia. Doprawdy, sukces. Tylko tak to mogę nazwać. Wyniki znamy. A nasze dodatkowe wydarzenie to kolejny detonator. Naprawdę? Cobretti GT500? A zatem dziękuję wam wszystkim serdecznie. Widzimy się w drugim dniu Split Second trzeciego epizodu. Zatem trzymajcie się i czołem!